Cześć! W tym materiale pokażę Ci, w jaki sposób zbudować SOAP Web Services w oparciu o Spring Boota. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat samego protokołu SOAP, czym jest, jak działa oraz zestawienie jego z bardzo popularnym stylem architektonicznym REST oraz bardzo popularnym w ostatnim czasie GraphQL, to w tym celu odsyłam Cię do mojego artykułu, który znajdziesz pod tym materiałem. A teraz przejdźmy do implementacji. Odpalmy środowisko programistyczne i stwórzmy nowy projekt Spring Boota. Oczywiście, jeżeli chodzi o projekt, cały kod z dzisiejszej lekcji, to udostępnię Ci go. Jest on również dostępny pod tym materiałem. Spring Boot SOAP Example. Jakich zależności będziemy potrzebowali? Przede wszystkim to będzie Spring Web Services. Będzie to jedyna zależność, jaką będziemy wykorzystywali, ponieważ ona dostarczy nam zestaw interfejsów, które umożliwia nam na zbudowanie właśnie takiej usługi, ale oprócz tego musimy jeszcze dodać jedną zależność. Tą jedną zależnością, jaką będziemy potrzebowali, to jest WSDL4J i to jest nic innego jak biblioteka, która umożliwia nam na tworzenie, reprezentowanie, manipulowanie WSDL-ami. Więc ona jest nam niezbędna, żebyśmy mogli właśnie operować na tych dokumentach. Dodajmy ją do pliku POM, do sekcji Dependencies. Sprawdzam, czy ona mi się dodała już do Mavena. Dependencies. Dobra, jest, pojawiła się. I teraz będziemy mogli tworzyć właśnie nasz kontrakt. Od tego na dobrą sprawę zaczniemy. Czyli wykorzystamy takie podejście, gdzie na początku tworzymy interfejs wymiany danych, a dopiero będziemy tworzyć modele i resztę niezbędnego kodu. Ok, żeby nie tworzyć samego pliku od podstaw, to ja skorzystam z jakiegoś gotowca. XSD Example Schema. OK. I teraz tak, jeżeli chodzi o sam schemat, to on ma konstrukcję bazującą na XML-u, więc on jest bardzo przybliżony do tego, jak prezentuje się XML. To właśnie charakteryzuje SOAP-a. Jednak my musimy posiadać dokument, który ma również zadeklarowany przestrzeń nazw dla wykorzystywanego schematu. Tutaj mamy już gotowy przykład. Ja postaram się wykorzystać własny przykład. Załóżmy, że stworzymy serwis, który udostępnia nam informacje na temat studentów. Dobra, więc utwórzmy nowy plik, który będzie właśnie reprezentował student XSD. OK, mamy tutaj przestrzeń nazwy, mamy tutaj informacje na temat elementów. Pozbędę się tych wszystkich informacji, które są mi zbędne. Dobra. I teraz, żebyśmy zaczęli od samego początku, żebyś mogła dobrze to zrozumieć, co będziemy w tym momencie tworzyć. Będziemy chcieli utworzyć usługę, która będzie pobierała informacje, szczegółowe informacje na temat studenta na podstawie dostarczonego imienia. Taki może przykład, czy surname'a, zaraz zobaczymy, jak to nam wyjdzie w praktyce. Więc w pierwszej kolejności musimy stworzyć metodę, która będzie właśnie nam za to odpowiadała. Ja nazwę metodę getStudent. GetStudent. OK, dobra. I teraz zakładam, że moja metoda getStudent będzie przyjmowała informacje na temat danego elementu, na podstawie którego będzie wyciągany z bazy danych studentów. Załóżmy, że zmienię koncepcję i dodam ID-ka, że na podstawie samego ID-ka będę pobierał informacje na temat danego studenta. Czyli w przypadku, kiedy podam ID studenta, przekażę jego ID, wówczas będę otrzymywał szczegółowe informacje na jego temat. OK, więc mamy zadeklarowaną informację, metodę, która będzie nam dostarczała informacje na temat samego studenta. Jednak ja jeszcze muszę zwrócić informacje o samym studencie, więc tworzę kolejny element. W tym przypadku będzie to getResponse. I moim typem zwracanym będzie informacja na temat studenta. Type student. I teraz uwaga, jeżeli chodzi o sam dokument, sam protokół, to on pozwala nam na wykorzystywanie kilkudziesięciu dostępnych typów. To są typy, które są bardzo popularne, bardzo podobne do tych, które mamy dostępne w Javie. Natomiast w przypadku, kiedy będziemy chcieli zdefiniować swój własny typ, no to niestety tutaj pojawiają się nam lekkie schody. Ponieważ będziemy musieli dodać własną przestrzeń nazw i w ramach własnej przestrzeni nazw utworzyć dany typ. Więc to teraz zróbmy. Tworzę nową przestrzeń nazw, jaką nazwę na przykład
TNS i tą nazwą, przestrzenią nazwy będzie na przykład bykowski.pl soap example. I w przypadku tej przestrzeni nazw, to musimy pamiętać, że to jest coś w rodzaju nawiązaniu do pakietu, tak? Czyli jak tutaj w Javie tworzymy pakiet i na przykład w danym pakiecie byśmy mieli informacje na temat studenta, no to również tutaj tworzymy taki pakiet, no i w tym pakiecie będziemy mieć wówczas dostępnego studenta. Czyli nie robimy tego w projekcie, tylko robimy to właśnie z wykorzystaniem przestrzeni nazw, która będzie udostępniana i będzie każdy klient, który chciał się z nami połączyć, tą przestrzeń nazw będzie musiał wskazywać. Dobra, jeszcze musimy dodać target, czyli na co będzie wskazywała ta przestrzeń nazw. OK, i teraz ja mogę się posługiwać moją przestrzenią nazw, która będzie tylko i wyłącznie na potrzeby mojego projektu. Więc teraz tak, mamy pobieranie studenta, mamy zwracanie studenta, ale jeszcze nie mamy samego studenta. Dlatego też musimy zdefiniować typ, który będzie przewidziany dla naszego studenta. Czyli to będzie student. OK, i teraz student jakie informacje będzie zawierał? Będzie na pewno zawierał informacje o ID-ku long. Ta przestrzeń nazwy już będzie oczywiście z domyślnej. Będziemy mieć jeszcze name'a i dodamy jeszcze surname'a. I to będą stringi. String, string, string. OK, dobra, czyli już mamy kontrakt wygenerowany. Czyli mamy tutaj informacje, co będziemy udostępniać, przepraszam, jaka metoda będzie wystawiana, jaka metoda, co będzie zwracała oraz na dobrą sprawę i co będzie payloadem, czyli to, co będzie szło w responsie zadeklarowanym w tym miejscu. OK, dobra, i teraz bardzo trudna rzecz, czyli wygenerowanie modelu na podstawie pliku XSD. Jeżeli chodzi o generatorów, znajdziesz tych generatorów mnóstwo w sieci. Możesz również napisać kod ręcznie. Ja tego nie preferuję. Ja Ci pokażę swój ulubiony sposób, jaki jest dostępny z poziomu IntelliJ'a. Czyli przechodzimy do zakładki Tools, Jaxby i wówczas klikamy Generate Java Code from XML Schema. I tutaj jeszcze możemy zdefiniować nasz prefix, czyli nasz pakiet, który będzie udostępniany. No i wówczas w tym pakiecie powinien się nam pojawić wówczas zestaw klas, który będzie opisywał dokładnie, co jest zwracane. Tutaj mamy ten typ zwracany, tutaj mamy metodę, która będzie wystawiana na podstawie, przyjmowała oczywiście ID-ka. Będziemy również mieć jeszcze informacje na temat samego studenta. OK, czyli mamy już zestaw, model reprezentacyjny wystawiony. Teraz, zanim jeszcze może skonfigurujemy samą usługę, czyli endpointy, gdzie będą wystawiane nasze informacje na temat naszych studentów, zmienię jeszcze pakiet, OK, żeby to było wewnątrz naszego głównego katalogu. Jeszcze dodam może student service. To będzie oczywiście klasa serwisowa. I jej zadaniem będzie tylko i wyłącznie przechowywanie informacji na temat studentów. Więc może w konstruktorze dodajmy kilku przykładowych studentów na szybko. Student 1, już dla prostej sytuacji i wypełnijmy go. Student 1, set ID 1, set name Przemek Bykowski, surname oczywiście. Dodajmy jeszcze studenta drugiego i na potrzeby przykładów myślę, że wystarczy. Rozpędziłem się, 222, Jan Nowak, dobra, i teraz tak, zróbmy listę, list studentów, niech będzie prywatna, students, no inicjalizacja powinna być w konstruktorze, students równa się new students, alright students, ok. Dodajmy do tej listy studentów naszych dwóch faworytów. Lubimy studentów. @1. Dobra.
I teraz tak, jeszcze chcę, tak jak powiedziałem, że na podstawie ID-ka będę chciał wyciągnąć informacje na temat studenta, więc może jeszcze stworzę metodę, która umożliwi mi getStudentsByID. I ona będzie przyjmowała longa ID-ka i będę na podstawie elementów, jakie się znajdują w liście, wyciągał studenta, który będzie spełniał to założenie. Student, gdzie student get ID jest takie samo jak podane ID. Find, może tutaj jeszcze o, połamie, żeby było czytelniej. Find first get. No, co prawda to podejście jest nieco ryzykowne, ale na potrzeby naszego przykładu ja myślę, że całkowicie wystarczy. Ok, dobra. Czyli jest to implementacja nieco naiwna, tak, ale my mamy tutaj, skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żebyśmy stworzyli usługę SOAP-ową. Natomiast jeżeli chodzi o samą implementację, tutaj mamy prostą listę, która zwraca nam na podstawie pierwszego znalezionego ID-ka informację na temat studenta. Ok, żebyśmy na tym się za dużo czasu nie spędzili, to teraz przejdźmy do konfiguracji endpointu. Tak jak Ci powiedziałem, nasza usługa musi być wystawiona na konkretnym endpointie. Więc stwórzmy właśnie taką klasę, która będzie reprezentowała nam student endpoint. Student endpoint. No i to będzie miał oczywiście anotację endpoint. I teraz tak, jeżeli chodzi o student endpoint musi mieć informacje na temat tego, gdzie się znajduje nasza metoda, co ona przyjmuje, co ona zwraca. Więc tutaj możemy zadeklarować metodę, która będzie się nazywała na przykład getStudentByID. Oczywiście ten student będzie musiał przyjmować informacje na temat tego, co zdeklarowaliśmy w tym miejscu, czyli ona przyjmuje nam get student. O, i wówczas w tym miejscu musimy zadeklarować, że ona będzie przyjmowała get student. W ramach tego endpointa oczywiście definiujemy, co ma wykonywać sama metoda. Dodajemy tutaj odpowiedni import. Jeszcze musimy dodać specjalną adnotację, która będzie nam wskazywała na to, że jest to metoda, która będzie informowała nas na temat tego, co będzie niesione. Czyli dodajemy tutaj request payload. Request payload, tak? Czyli to będzie nasz ładunek, który będzie przekazywany. Oczywiście sama metoda musi być publiczna. I co ona musi zwracać? No nie będzie zdziwieniem, jak będzie zwracała oczywiście getResponse, tak? Ok, więc dodajemy tutaj getResponse na samym końcu klamry. Ok, jeszcze będziemy musieli dodać kilka tutaj dodatkowych informacji. Adnotacja na temat payload root, ok, ponieważ musimy określić, w jakim pakiecie będzie się znajdowało nasza właśnie request, będzie mu się znajdowało nasz getStudent, tak? Więc teraz będziemy musieli w payload rootie określić namespace i tutaj namespace oczywiście będzie dokładnie taki, jaki zdeklarowaliśmy w tym miejscu. No na dobrą sprawę w tym miejscu. To jest to samo akurat ten element, no ale on będzie deklarował nam, skąd będzie informacja szła na temat samego właśnie studenta. Dodatkowo jeszcze będziemy musieli zdefiniować jeszcze jedną rzecz. Będzie to konieczność zdefiniowania local part. Local part, no i oczywiście local part będzie to informacja na temat tego, co mamy uwzględnionego w tej get students, tak? Czyli skoro tutaj mamy name get students, to tutaj również musimy tutaj ten element uzupełnić. Ok, czyli widzimy tutaj silną zależność pomiędzy temu, co mamy payload root, czyli co będzie przyjmowane, oprócz tego, że wskazujemy sam parametr, który będzie wchodził, to jest właśnie get student, to jeszcze musimy zadeklarować, z jakiej przestrzeni nazw jest ten właśnie payload root. Oprócz tego, że mamy jeszcze payload root, to musimy dodać jeszcze response payload,
ponieważ musimy zadeklarować, że oprócz tego, że ta metoda będzie coś nam przyjmowała, to jeszcze będzie nam coś zwracała. Więc response payload pozwoli nam na zwrócenie informacji w postaci getResponse. Ok, dobra. To teraz musimy na podstawie tego, co mamy zadeklarowanego w tym miejscu, wyciągnąć informacje na temat danego studenta. Dodajmy tutaj oczywiście nasz serwis, student service, private student service, strzyknijmy go przez konstruktor. Ok. I teraz będziemy zwracać informacje na temat naszego studenta. Tutaj oczywiście możemy pobrać nasze ID, a tutaj możemy to ID przekazać. Dobra, czyli pobieramy informację na temat, która nam przychodzi, oczywiście z GetStudent, ponieważ GetStudent ma informację na temat ID-ka i na podstawie tego ID-ka wyciągniemy tego studenta, którego oczekujemy. I mamy tutaj już naszego studenta. Ale to nie wszystko, ponieważ musimy stworzyć nowy response. Więc musimy utworzyć getResponse równa się new getResponse i wówczas to getResponse ma w sobie informację getStudent, tak? Ponieważ tutaj to wynika z całego tego interfejsu, getResponse oczywiście przechowuje nam informację na temat studenta. Więc tu jest wszystko logiczne i tutaj podajemy danego studenta, od razu możemy go returnować. OK. Pojawia się jakiś błąd, zobaczmy co tutaj się czepia nas. Get response set students, get students, students, set student. Tak, nie tutaj, przepraszam, ci pospieszyłem. Oczywiście returnujemy resum response, ponieważ tutaj ustawiamy, tu jest tylko i wyłącznie setter, a tutaj zwracamy tą informację. OK, w kolejnym etapie będziemy musieli powołać klasę, która będzie umożliwiała nam na konfigurację web serwisu wsconfig, która będzie oczywiście naszą klasą konfiguracyjną, będzie oczywiście umożliwiała wykorzystywanie web services i ta klasa na dobrą sprawę powinna zawierać konfigurację, na jakich endpointach będzie wystawiona nasza usługa oraz co będzie ona udostępniała. Na dobrą sprawę będzie tu bardzo dużo szablonowego kodu, dlatego też pokażę Ci ciekawy myk, że wykorzystam dokumentację, jaka jest udostępniana przez właśnie web services. W przypadku, kiedy wybiorę dany pakiet, mogę przejść tutaj na przykład do dokumentacji i do exampli. Wówczas, jeżeli przejdę do exampli, to mam kilka właśnie takich przykładów, jak coś takiego osiągnąć. No i na dobrą sprawę my robimy coś bardzo podobnego, ale tą klasę, którą chciałem Ci tutaj pokazać, to ona jest bardzo, bardzo nie tyle popularna, co na dobrą sprawę bardzo powtarzalna i zastanawiam się, czemu ona jeszcze nie została wyciągnięta do jakiegoś pakietu, do jakiegoś klasy, która na dobrą sprawę konfiguruje to nam automatycznie. A ja ją skopiuję i pokażę Ci na dobrą sprawę, jak z niej korzystać. Tutaj też nawet tak, te same adnotacje były wykorzystywane, trochę się zmieniła nazwa klasy, ale tutaj też zrobię rename'a. I w ten sposób udało nam się osiągnąć klasę, która na dobrą sprawę w pierwszej kolejności wystawia daną usługę po to, żeby w momencie, kiedy przyjdzie na nasz serwlet dane żądanie, żeby on został przekazywany na odpowiedni endpoint. I wówczas tutaj jeszcze mam informację na temat, na jaki endpoint trzeba się odwołać, aby właśnie skorzystać z tego, co mamy w ramach naszych usług. Tutaj mamy udostępniony endpoint URI, WS i wówczas każdy, kto przejdzie pod ten endpoint, może się spodziewać danej usługi. Musimy jeszcze zdefiniować set port type. Z tego, co widzimy, to właśnie to jest element, który na dobrą sprawę jest wymagany, ale jest tylko i wyłącznie on służący do definiowania naszej usługi po to, żeby ona była odpowiednio zarejestrowana. Więc tutaj podam swój student port i jeszcze muszę podać target namespace. No to jak wiemy, ten mój namespace wygląda następująco. Namespace, ok, dobra. Mam zdefiniowany namespace i wówczas widzimy, mamy tutaj
przekierowanie żądania. Mamy wówczas wystawioną naszą usługę na konkretnym URI. Zaraz się do tego odwołamy. Mamy również informacje na temat tego, jaki to jest schemat. I również tutaj jeszcze mamy informacje na temat właśnie schematu naszego studenta. To jest ten plik, więc ten plik musimy również wskazać. OK? Dobra. I na dobrą sprawę mamy skonfigurowaną całościowo nasz projekt, więc możemy przejść do testowania i zobaczyć, jak to nam zadziała w praktyce. Więc odpalmy tą aplikację. No jak warto zauważyć, to jeżeli chodzi o konfigurację takiej usługi, no to jest ona dosyć problematyczna w porównaniu na przykład do tego, jak napisać prostą usługę restową. Okej, dobra, coś mi po prostu działa na tym samym porcie. Zaraz w menadżerze zadań się pozbędę wszystkiego. Okej, dobra. Odpalmy jeszcze raz usługę. Ja w tym samym czasie odpalę Postmana, ponieważ Postman będzie moim świetnym klientem. Świetnym klientem, który sprawdzi mi, czy rzeczywiście moja aplikacja działa. Widzę, że moja aplikacja wystartowała. Jestem ustawiony w trybie debug, więc będę mógł sobie zdebugować kod, zobaczyć, czy rzeczywiście to żądanie trafia i co w ramach niego dostajemy. Dobra, w pierwszej kolejności będziemy się musieli podać adres naszej usługi. Czyli nasza aplikacja jest dostępna pod HTTP, localhost, może nie tyle API Moves, co WS, tak? Z czego to wynika WS? No to wynika z tego, że w naszej klasie konfiguracyjnej mamy informację, gdzie jesteś, wy jesteś. Tutaj mamy właśnie zadeklarowane nasz WS, że nasza dostępna usługa jest pod właśnie location URI, jest pod WS, dlatego też tutaj podaję WS. Muszę również przekazać body, które będzie naszym żądaniem. Oczywiście, jeżeli chodzi o samo żądanie, no to również musimy je przygotować w postaci XML-a. Dlatego też, znowu pójdę lekko na łatwiznę i wykorzystam przykładowe żądanie, no niech to będzie soap request example. OK, wykorzystajmy jakiś przykładowy. Tutaj nawet mamy Postmana, więc możemy wyciągnąć to, czego się spodziewamy. Tutaj mamy przykład właśnie naszego żądania. I teraz to żądanie będziemy definiować w ramach oczywiście XML-a. Tak? Tutaj przekazujemy RAW XML i tutaj również musimy ustawić na POST, tak, żeby ten nasze żądanie zostało wysłane. I teraz tak, musimy zdefiniować na pewno informacje na temat przestrzeni nazwy, czyli naszą przestrzeń nazw musimy podać zgodną z tym, co mówiłem Ci na początku. Nasz klient również musi mieć taką samą zdefiniowaną przestrzeń nazw, żeby w ramach niej mógł się posługiwać tymi obiektami, które my mamy w ramach naszej usługi. Dobra. Czegoś mi brakło. Example. Tutaj mamy, dobra, example, tu je mamy OK. I teraz tak, musimy tutaj zdefiniować, do czego będziemy się odwoływać. Czyli my w tym momencie będziemy się chcieli odwołać do naszej metody, która będzie zdefiniowana w ramach naszego kontraktu, czyli to będzie metoda właśnie getStudents. Więc teraz przechodzę do Postmana i tutaj ustawiam getStudent, że ja wywołuję informacje na temat getStudents. Kolejnym elementem, jaki musimy podać, to jest oczywiście IDIC, tak? Czyli mamy tutaj zdefiniowany element type jako IDIC, dlatego tutaj również podaję IDIC i ja chcę, żeby wyciągnęło mi IDIC pierwszy. Dodatkową rzeczą, o której musimy pamiętać, to jest jeszcze content type. Content type. I naszym content type'em będzie tekst XML, tak? Ponieważ no, cały czas będziemy tutaj SoapMan do siebie, że on operuje na XML-ach. OK? No i mam informację not value present. Moja informacja na temat wartości nie jest uwzględniona. Zaraz zobaczymy, jak wygląda jeszcze nasze żądanie. I tutaj, co na dobrą sprawę się stało. Widzimy, że nawet, czy ustawiłem tego breakpointa? Ustawiłem breakpointa w tym miejscu, ale jednak nawet nie doszło do jego wywołania. Zobaczmy tutaj, co mogło się stać. Send. Nie, jest, przeszło.
Więc sprawdzamy, co się dzieje pod tutaj przekazywanym parametrem. Mamy tutaj informację na temat 0, czyli nie ma takiego, nie znajduje nam takiego studenta i dlatego dochodzi do rzucenia wyjątku, czyli tutaj, poległa nam informacja na temat tego, co jest przekazywane. Zaraz zobaczymy, jak wygląda kontrakt. Jest tutaj name, jest przekazywany ID, jest przekazywany getStudent. Nieco niepokoi mnie, że mamy tutaj uwzględnione to od razu przy znaczniku getStudent. Ja jestem zwolennikiem, że to powinno pójść od razu w tym pierwszym znaczniku. Tutaj tylko jeszcze zmienimy XML. Tutaj zadeklarujemy na przykład std, przestrzeń. I wówczas możemy to odwołać się w ten sposób. std. Tak, zgodnie z naszą przestrzenią. Tą, którą zdeklarowaliśmy na samym początku. Tutaj można jeszcze ten kod uprościć. OK, dobra. I tak, jeżeli chodzi o ID-ka, no to ID, z tego co widzimy, on nie jest, nie należy do naszego... Nie jest typem, który jest typem typowy, klasycznym dla naszego właśnie przestrzeni nazw. Widzimy, że to jest typ, który on pochodzi zgodnie z tym standardem dostarczonym przez SAUPA. I teraz spróbujmy. OK, dobra, czy teraz coś się zmieniło? Zobaczmy, jaka wartość idzie pod ID-kiem. O, jest, już przeszło jedynka, więc powinniśmy dostać informację. Dobra. I mamy informację na temat studenta. Widzimy nawet, że on jest w naszej przestrzeni nazwą ten, który tutaj zadeklarowaliśmy. I mamy informację, że pod jedynką jest Przemek Bykowski. Zobaczmy, co jeżeli przekażemy dwójkę. Tutaj oczywiście debugera cały czas mamy odpalonego. I mamy Jana Nowaka, więc widzimy, jeżeli chodzi o tworzenie requestów, no to również musimy podać ten request zgodnie z tymi wszystkimi wymaganiami i również przestrzenią nazwy, ponieważ posługujemy się typami, które sami zadeklarowaliśmy w naszym kodzie. W przypadku, kiedy odwołujemy się do typów standardowych pochodzących z protokołu SOAP, no to nie trzeba deklarować specjalnej przestrzeni nazw, nie trzeba również dla nich definiować plików, które są charakterystyczne, czyli plików XSD. OK, jeżeli chodzi o stworzenie serwisu SOAP, udało się nam to. Widać, że jeżeli chcemy to zrobić na przykład z wykorzystaniem REST API, a z dostępem do zasobów, jest to dużo prostsze. W przypadku SOAP-a no, trzeba się bardzo sporo namęczyć. No również jeżeli chodzi o klientów, no to również to nie jest takie proste. Też wymaga od nas to dużo pracy. OK, jeżeli chodzi o ten materiał, no to udostępniam Ci oczywiście cały kod źródłowy i artykuł pod tym materiałem wideo. Bardzo Cię proszę o zostawienie łapki w górę i suba na kanale, jeżeli Ci się materiał tylko i wyłącznie podoba. No i co? Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Dzięki za dzisiaj. Cześć!